Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bloody. Dzisiaj sobie kontynuujemy kolejne nasze przygody z grą Nihilumbra. Ogólnie rzecz biorąc, stało się najgorsze, co tylko mogło się stać. Otóż las został zniszczony. Mroźne góry też zostały zniszczone, zajęte przez nicość. I teraz wylądowaliśmy na pustyni, gdzie będziemy kontynuować naszą niesamowitą, pełną przygód podróż. Tak więc nie tracąc czasu, idziemy naprzód. Zobaczymy, co tym razem spotka naszego Borna. O, już tyle zmagających, już tyle przeciwników spotkał po drodze. Zobaczymy, co teraz się wydarzy. This place is hot. There's a new color. It seems that you need to learn a color before being able to erase it. Pytanie tylko, co to za kolor? Co on robi? It looks sticky. Ten kolor wydaje się mało przydatny, ponieważ on powoduje, że poruszamy się o wiele wolniej. Może to jest dobre na potwory? No, zaraz się przekonamy. It may be better to avoid those purple flowers. They are Skeltigoths waiting underground. No właśnie, czy ja mogę zabrać ten kwiatek? It seems that you need to learn a color before being able to erase it. There's a new color. It looks sticky. To była podpucha. It may be better to avoid those purple flowers. They're Źle nie doczytałem. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej unikać kwiatków, bo właśnie to są tak naprawdę ukryte potwory. No ale wiecie, chciałem to sprawdzić. Teraz już mam pewność. Don't make any noise. We don't want to wake them up. Rozumiem. You can walk with stealth over the brown color. Rozumiem, o co chodzi. Po prostu świecie. Chodząc po tym, jesteśmy bardzo cicho, przez co też nie obudzimy tego potwora, który tutaj egzystuje. A widzicie? Cholera, jak daleko muszę iść. It seems that you need to learn a color before being able to erase it. There's a new color. It looks sticky. It may be better to avoid those purple flowers. They're skeletal. Musimy iść tutaj właśnie powoli, żeby ominąć. We don't want to wake them up. You can walk with stealth over. Dobra, udało się. Zrobiliśmy to tym razem szybko, bo już nie chciałem się drugi raz słuchać narratora. W każdym razie, jak widzicie, brązowy, oprócz tego, że spowalnia, to ogólnie służy do skradania się. No, ciekawe, ciekawie. Zobaczymy, jak pójdzie nam dalej. Brown is really sticky. It can come in really handy. Okej. Czyżby... This place is huge. Will you allow it to vanish as well? Czyżby chodziło też o to, że brązowy jest na tyle lepki, że przyczepia potwory? Jeśli tak, to nam może to trochę ułatwić sprawę. No idzie teraz chyba na górę, co nie? Tu widzę podpuchę. A co jest na dole? No właśnie, pytanie, gdzie teraz mamy się udać? Tu możemy pójść górą. Innej możliwości nie ma. O, czas na testing. No dobra, czas zaliczyć kolejny test. Chcę być kolejny kolor, kolejną umiejętność. One more color. Every time you learn a new one, you learn more about its world, and you feel part of it.
Czy ja odblokowałem już wszystkie umiejętności, jakie tylko mogę? Nie, chyba nie. Jeszcze tu widzę, że jest jedna kulka i tu jeszcze, ogólnie rzecz biorąc, jeszcze kilka umiejętności będę musiał odblokować, a teraz mam tą, nową. O, dobra. With brown, any surface can turn sticky. Wow, widzieliście to? Mogę się przyczepiać do ściany dzięki temu brązowemu, czyli to nie jest w sumie takie głupie. You are starting to leave your mark on the world. You won't be insignificant anymore. You can combine brown with green. There's no wall high enough to stop you now. Kombinacja brązowego z zielonym powoduje, że będziemy mogli się wszędzie dostać. Czyżby? Zawsze spoko. Całkiem przydatna umiejętność wychodzi na to. Dobra, idziemy dalej. Learning new colors, traveling around the world. It makes you grow up. It makes you want to live. Jak... Anything can be attached to any surface with brown. Momencik. Czemu nie mogę tu narysować? Nie łapię, czemu nie mogę tu narysować brązowego. Momencik, coś jest nie tak. Coś jest tu nie tak. Ogólnie tak uważam, że nie. O, widocznie wiecie co? Chyba zużyłem za dużo, po prostu widzicie, miałem już zużyty maksymalną ilość brązowego i musiałem to zniszczyć. I teraz udało się zrobić to, co chciałem zrobić. Właśnie zastanawiałem się, czemu nie mogę tutaj stworzyć brązowego. No widzicie, czyli jednak trzeba to niszczyć po drodze, bo potem... Condemning the world you leave behind. It makes you feel terribly guilty. It makes you want to die. O, jest koniec tej próby. Dobra, idziemy do kwiatku. Woohoo! Pełen sukces! Dobra, teraz możemy się bez problemu przekraść przez pana bardzo złego kwiatka. Możemy nawet przejść spokojnie, nie skacząc, i pan kwiatek się i tak nie obudzi. No cóż, ciekawa umiejętność, zobaczymy jak się sprawdzi. Idziemy teraz w dół. Ciekawe, po co on tutaj był nam potrzebny? Wow. Kurczę, aż taki kawał drogi teraz musimy lecieć? Wow, spokojnie. Dobra, zrobimy to inaczej. Pójdziemy jeszcze inną drogą. Co tam, będziemy się... Nie mam czasu, żeby zajmować się godzinę z tym potworkiem walczyć, więc pójdziemy tą drogą. Ale momencik. Muszę, kurczę, zapominam, żeby usuwać ogólnie brązowy respić, bo widzimy, że mamy ograniczoną ilość tego brązowego. Ale moment, tu nie mogę zrobić brązowego. Mogę zrobić dopiero tu niżej. Ale po co tu niżej miałbym robić? Nie wiem. Wow, ale umiejętnie to załatwiliśmy. Teraz zniszczmy ten brązowy, bo musimy respić tutaj naszą moc. Every time you arrive in a new place, it seems strange. But you don't need so much time to start loving it. No, oczywiście, że tak. Pustynia. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się takim trochę smutnym miejscem. No, ale nasz bohater szybko się
już zaklimatyzował. Co, żadnej przyśpiewki narratora? Znowu nam nic nie mówi. Dziwne. Siphonets. They're lethal. Be really careful. Zobaczmy, jak zareaguje na odrobinkę brązu. Zawsze spoko. Idziemy dalej. The void created them after absorbing the mysterious cannons. They are aberrations, half beast and half machine. Czyli jest to ogólnie rzecz biorąc połowa bestii, połowa maszyny. Tutaj teoretycznie byśmy mogli się poprzekradać, bo osoba śpi, ale zobaczmy, co się stanie, jak szybko. Wow, masakra! Dobra, sprawa wygląda jednak troszkę bardziej skomplikowanie. The void created them after absorbing the mysterious cannons. They are aberrations, half beast and half machine. Tutaj musimy się niestety przekradać, bo ponieważ laser, który strzela ten pan potwór, jest tak cholernie silny, że bez problemu może nas zabić. The void is impatient. Its monsters are becoming stronger. Soon nowhere will be safe. Tak, zauważyłem, że potwory są coraz silniejsze. Mam pecha. O, ciekawe, czy mogę bez problemu podejść do tego, jeśli jestem na brązie. Mogę. Uff, mało brakowało. Taka sytuacja. Idziemy dalej. O, teraz będzie trochę trudniejszy moment, ale wiem już, co możemy zrobić. Kurczę, trochę za wcześnie. Kurczę, no nie wyszło. Miałem się prześliznąć pomiędzy nim, bo on jak idzie w jedną stronę, to wtedy mam czas, żeby się prześliznąć. O, tutaj, tak właśnie w ten sposób. No, elegancko żeśmy to załatwili, co nie? Tak trzeba robić właśnie, trzeba tu myśleć. To jest gra dla myślących, a nie dla byle jakich. It will never die. It will never stop. Your escape will end tragically. On chyba miał na myśli tą nicość. No, ciężko mi stwierdzić. O, pułapka, już widzę. Tym razem jest obudzony. Stary sposób, dobry. Sprawdzony na wszystko. Czyli rozpędzić się i daleko skoczyć. O. Almost anything can stick to brown color. There are lots of ways to use it to your advantage. O, patrzcie. Przykleił się. Ten na przykład nie może się w ogóle poruszyć, tylko przykleił się do ściany. No i ma problemik. Co za biedaczek. No dobra. Tutaj mogę doskoczyć? Chyba mogę, co nie? Teraz zielony dajmy. Elegancko żeśmy to rozwiązali, widzicie? To nie jest łatwa gra. O nie, 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 nie. Ale to jest już bardzo ciężkie. Właśnie się zastanawiam, co z tym faktem zrobić, ale już chyba właśnie wiem, co. Haha, to nie jest wcale takie silne, na jakie wygląda. Wiecie co? O, udało się. Elegancko. Teraz zniszczmy to wszystko, żeby nam tutaj nie przeszkadzał pan pocisk. I chodźmy dalej. Żeśmy rozwalili te potworki. Skeltigoths don't distinguish between friends or enemies. Widzicie? On się tylko do ściany może przylepić. Momencik. Zastanawiam się właśnie. Jak tutaj go pobudzić może troszkę? Nie, to jest... Dobra, niech to wjedzie, a potem zamienimy to w brązowy świat. Kurde, miałeś się rozpędzić, człowieku. Źle, jeszcze raz. Rozpędź się tu. Lecisz, 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 lecisz. O, i teraz brązowy trzaskamy. No zaczekaj, cholera jasna. No nie wyszło mi.
On, zobaczmy do kiedy on idzie, jak kiedy on zawraca dopiero. Bo on tutaj chyba zawraca, no właśnie, to jest problematyczne. Dobra, czyli zrobimy jeszcze inaczej, czyli tak. Użyjemy lodowego, żeby on się tu rozpędził. I teraz dopiero skoczymy. Haha, udało mi się. Elegancko żeśmy to załatwili. A tego natomiast możemy zamknąć po prostu w świecie. Żegnaj. Ale to był banał. You are no longer a child. You have grown from your experiences. However, there's still a lot to see and learn. No, masz rację, jeszcze całkiem długa droga mnie czeka. No, ale już dorosłem troszeczkę, mam już więcej doświadczenia. Widać to. Things are getting harder, but you are improving as well. O, wow. Nie, to nie będzie trudne wcale. To będzie trzeba tu myśleć, tu trzeba mieć pomysł. Trochę chyba za wcześnie to zrobiłem, no ale nic się nie stało. No, elegancko. Trochę bym... A nie, dobra, jest. Maybe you are not just an insignificant piece of void. No, niestety. Górę czy dół? Chodźmy na razie na dół zobaczyć. Dobra, wiem co trzeba zrobić. Będzie trzeba tą skrzynkę przyczepić. Więc chodźmy tutaj na górę. Aha. No właśnie, o to mi chodziło. Teraz elegancko możemy się dostać dalej, tam gdzie chcemy się dostać faktycznie. Czyli tutaj. Yep! To jest znowu kolejny element taki zręcznościowy troszkę. Chyba. Tak mi się wydaje. To chwilę poczekajmy znowu. Ło, nie wyszło. No patrz. Ohohoho, ale że się dałem załatwić. Jeszcze raz, bo to było ten, nie wyszło tak jak chciałem. O nie, nie! No nie wierzę, no. Co za po prostu brak ten wyrachowania. Ła! Było blisko. A jest, udało się! Dobra, zobaczymy co będzie za chwilę. Z tego co się orientuję, gra nie jest jakoś bardzo długa. Ona się składa chyba tylko, skoro 5 mocy mamy do odblokowania, to na pewno będzie 5 takich epizodów. Ale czy coś poza tym będzie jeszcze? Tego nie wiem, może będzie jeszcze 6 epizod taki, gdzie będę wszystkiego używał. A? Być może, taka sytuacja. W każdym razie gra sama w sobie chyba nie jest jakoś tak szczególnie długa. No ale i tak taka przyjemna. Przyjemna gierka, co nie sądzicie? No dobra. Kolejny zdawałby się ciężki test, ale widać, że nie do końca. Tutaj oczywiście usuńmy to, żeby nam się zrespiło troszkę. Taka prosta platformówka była. Element zręcznościowy, tak zwany. Nie było to jakoś bardzo skomplikowane, szczerze mówiąc. Twórcy nas ograniczają, co nie myślą, że my jesteśmy tacy słabi. A, no tak, no właśnie, tutaj trzeba trochę bardziej... Tu trzeba troszkę bardziej umiejętnie w tej chwili zrobić, załatwić to. Jak sami widzicie, to bywa problematyczne. Ach, no patrz, nadal za wysoko, no, a ja tak bardzo się starałem. Nie, za wysoko będzie. O nie, udało mi się, ale numer. Dobra. Co teraz? No teraz wychodzi na to, że będzie trzeba zrobić chyba podobny myk, czyli tutaj. No właśnie. No i teraz to już sobie doskoczymy spokojnie, tak jak chcemy. Idziemy dalej. You started your journey in a cold place. Though it seems that while you advance, the world surrounding you becomes warm. Tak, zauważyłem, że jest coraz cieplej. Na początku był zima, teraz w ogóle jest pustynia. My to mamy pecha. Taka nagła zmiana klimatu nie zaszkodzi mi przypadkiem? No, tego nie mogę być pewien. No patrz, nie udało się. A tak chciałem się ten. A w sumie. Chodźmy górą, bezpieczniej. Haha, miałem rację.
gin, 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 gin. No i genialnie, o to mi chodziło. Trzeba było tak właśnie zrobić. Trzeba być tu sprytnym, to gra jest dla sprytnych ludzi, to jest to gra. Idziemy dalej, już niedługo powinien być chyba koniec tego epizodu, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo już naprawdę daleko do jesteśmy. A sandstorm. The earth is shaking. It is coming. Burza piaskowa. It is getting close. The desert will be doomed. Niedobrze, niedobrze. Hoho! Chyba mam lepszy pomysł jednak na to tym razem. A sandstorm. The earth is shaking. Wow! Rozpędziłem się trochę za bardzo. Jeszcze raz. A sandstorm. The earth is shaking. It is coming. It is getting close. The desert will be doomed. Widzimy, że brązowa maść też nam pomaga utrzymać się u powierzchni, kiedy takie coś nas wciąga. To dobrze, bardzo dobrze. Try to stay on your feet. Niedobrze. Ach! No, było blisko. Try to stay on your feet. Muszę poczekać, jak nie będzie wiatr wiał. Wiatr wiał. Czyli teraz na przykład. I teraz już spokojnie możemy przejść, bo raz, że ten potwór się nie obudzi, a dwa, że to mnie nie wciągnie. Jednak to brązowe się troszkę przydaje momentami, jak się okazuje. No ale jest ciężko, kiedy burza piaskowa jest dosyć ciężko, co nie? Ciężki klimat. Ale niedobrze. Widzicie? Te brązowe mimo wszystko się przydaje, wow. Nie! Złe wyczucie! Nie mogę iść wtedy, kiedy akurat wieje wiatr, bo wtedy wolniej się poruszam. Czyli muszę poczekać na takie momenty, przynajmniej jak skaczę, to i tak potwór się nie budzą. Muszę poczekać ogólnie rzecz biorąc, jak to wygląda. O, elegancko. Nie no, w sumie to nie jest mi już tutaj tak bardzo potrzebne, choć się przydaje faktycznie. A, może pomiędzy się zmieszczę. Zmieściłem się, miałem farta. Jest kolejny sejwik, bardzo dobrze. To mi trochę pomoże. Co to było? Myślę. Wow. Ach, udało się. Całe szczęście. Teraz sobie troszkę zniszczmy to, żeby zregenerować sobie brązowe. Dziwne, że jeszcze mnie nie goni ten, jak nic coś mnie jeszcze nie goni. A wiecie, co tu powinienem zrobić? Tu akurat powinienem użyć tego zielonego. Będzie ucieczka przed próżnią, przepraszam, przed nicością. Ostateczny finał, zobaczymy jak teraz nam pójdzie. A znowu! Zjadę tym razem pustynię całą. Tylko nie to. Czy znowu kolejna kraina jest niszczona? Czemu? Czemu? Mój nowy dom, moje nowe wszystko. Znowu jest pożerane przez nicość. Moje życie jest takie smutne. Ale muszę walczyć. Muszę walczyć, bo tylko walka może mnie wyzwolić. Będę walczyć do końca swojego życia! Co to jest? Cholera. Dobra.
No właśnie się boję, że nigdy mi ta nicość nie odpuści, co nie? Ale jednak... Mam nadzieję, że może jednak... Bardzo by mi zależało na tym, żeby jednak coś mi odpuściła w końcu. Ja chcę być wolnym człowiekiem. Przepraszam, człowiekiem. Wolnym... Wolną istotą. Kimkolwiek jestem, oczywiście. Kwiatek. To jest podstęp. Ła. No, widzę. Przesrany, co nie? Też tak uważam. O, fuck. Przyczep się. Lecisz. Ła, ale zręcznościówka? Ja nie zamierzam zginąć. Już za daleko? No właśnie, zaczynam żyć. O, narrator nagle zaczął być trochę bardziej po mojej stronie. Ciekawe. Niestety, kolejna kraina zostaje zjedzona właśnie przez nicość. Ach, bardzo niedobrze. Wolkano. You are in the volcano fields, a burning land of fire and magma. Jeśli myślałeś, że będzie ci jest ci gorąco na pustyni, teraz możesz powiedzieć, że jest ci dopiero gorąco. Ja nie wiem. Idziemy od najzimniejszych obszarów do coraz bardziej gorących. Ciekawe, co będzie następnym obszarem. W każdym razie jesteśmy już w kolejnej lokacji i w tym też średnio optymistycznym akcencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Kolejna kraina została zniszczona, a my jesteśmy już w krainie czwartej. Tutaj też poznamy kolejny kolor. No a tak już mówiłem, mam nadzieję, że odcinek wam się też podobał i zachęcam do oglądania kolejnych części, a póki co życzę wam miłego dnia i do usłyszenia.